Witajcie, Rafał z tej strony. W poprzednim epizodzie dotyczącym obsługi i budowy Mini 2 rozmawialiśmy na temat właśnie samej budowy i funkcjonalności drona. Natomiast w tym epizodzie obiecałem Wam, że zajmiemy się aplikacją DJI Fly. Aplikacja jest dość prosta, powinna być dostępna albo z poziomu App Store'a, albo z poziomu sklepu Google Play i instaluje się zwykle na urządzenia mobilne takie jak telefon lub tablet. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, żeby przed instalacją sprawdzić i właściwie przed zakupem, czy Wasz telefon jest kompatybilny z aplikacją DJI Fly. Bo bywa tak, że faktycznie te telefony starszej generacji nie zawsze są kompatybilne. Można to sprawdzić albo w sklepie Google, albo na stronie DJI.com. Właśnie jest też zakładka DJI Fly dotycząca samej aplikacji. No dobrze, jeżeli już szczęśliwie zainstalowaliśmy aplikację, przejdźmy w takim razie do niej. Jeżeli nie macie jeszcze konta DJI, trzeba takie konto utworzyć. Jest to dość proste do zrobienia, a mianowicie podajemy po otwarciu aplikacji podajemy swojego maila, a także hasło i później potwierdzamy maila w skrzynce. To wszystko. Przejdźmy w takim razie do ekranu startowego. Jak widać, po połączeniu z internetem mamy informację dotyczącą lokalizacji. Po kliknięciu w lewym górnym rogu w adres możemy sprawdzić, gdzie jesteśmy na mapie, czyli mapa jest aktywna w tej aplikacji jak najbardziej. Następna rzecz to Fly Spots. Głównie pokazują się te spoty, które są w Chinach. Tutaj jeszcze ten program nie jest na tyle, ta aplikacja na tyle rozwinięta, żeby pokazywać też polskie spoty. Po prawej stronie DJI Mini 2 i mamy też instrukcje. Porady dotyczące eksploatacji, filmy też szkoleniowe i oczywiście link do instrukcji obsługi. To jest to, jeżeli chodzi o dół po lewej stronie album, my w tej chwili mamy czystą kartę, nie ma tutaj nic na tej karcie. Są oczywiście informacje z samej aplikacji, jeżeli chodzi o pamięć cache, ale w pamięci naszej na karcie nie ma nic. SkyPixel jest to platforma typu social media prowadzona przez DJI, tutaj możemy opublikować swoje panoramy, zdjęcia, filmiki. No i profile, tutaj są informacje dotyczące naszego lotu, są flight logi, czyli są bezpośrednie informacje o tym, co mieliśmy wcześniej, jaka jest nasza historia, ile kilometrów, jaki dystans pokonany, ile lotów mamy na koncie i tak dalej. Forum DJI, sklep, Find My Drone to jest ważna cecha, bo możemy w tym momencie znaleźć naszego drona, start flashing and beeping. Jesteśmy w stanie odnaleźć drona po lokalizacji. Wyłączymy sobie tę funkcjonalność. I tutaj są jeszcze ustawienia settings, tutaj mamy ustawienia m.in. synchronizacji, camera view, jak widać jest bezpośrednio też ustawienie clear cache, ja mam w tej chwili 3,7 GB, dość dużo zajęte, można faktycznie zastanowić się, czy nie zlikwidować na przykład video cache, zostawić same zdjęcia, tak jak w tym przypadku, ustawienia prywatności i język. Tutaj mamy do wyboru także język polski z tego poziomu ustawień, ale ja bym chciał zostawić angielski, dlatego że mamy nagranie bardziej uniwersalne, ale też jeżeli chodzi o tłumaczenie, niestety na tym etapie jeszcze tłumaczenie na polski nie jest doskonałe. Jest dużo skrótów, które są niejasne, dlatego chciałem zostać przy angielskim. Auto download, czyli ustawić, że automatycznie firmware będzie, czyli oprogramowanie będzie aktualizowane. To mniej więcej tyle. Tutaj oczywiście możemy się wylogować, zalogować z tego poziomu. Są też informacje dotyczące warunków użytkowania. My przechodzimy dalej do głównej strony. Tu na tej głównej stronie jeszcze co ciekawe, jako nowość w Mini 2 mamy status połączenia pokazany. Pomiędzy dronem jest kontroler i dopiero urządzenie mobilne, ale jak pamiętacie poprzez Quick Transfer Button, ten przycisk szybkiego transferu można przejść i połączyć się bezpośrednio na dron, urządzenie mobilne. I tutaj mamy główny ekran, który towarzyszy nam podczas lotów. Jest to widok z kamery. Na górze i na dole mamy paski parametrów, teraz omówimy, natomiast z boku mamy jeszcze ikony pomocniczej funkcjonalności, tryby pomocnicze. Przejdźmy w takim razie od górnego lewego rogu. Strzałka w lewo to jest powrót do głównego menu, do strony startowej. Następnie mamy klawisz trybu. C to jest Cine Smooth, N to jest normalny tryb i S tryb sportowy. My zostajemy w trybie Cine Smooth. Następnie mamy pasek statusu Take Off Permitted. Jeżeli klikniemy na niego, widać, że otwiera nam
się podręczne menu związane z bezpieczeństwem, czyli widać, na jakim poziomie jest powrót do domu podczas manewru RTH, czyli Return to Home, 100 metrów, następnie maksymalna wysokość 120 metrów i maksymalny dystans 2000 metrów. Pamiętajcie, że w zależności od tego, w jakim kraju jesteśmy, latamy, ten dystans się zmienia. Są też dane karty, można ją tutaj sformatować. Spróbujmy w takim razie naszą kartę sformatować z tego poziomu. Mamy do dyspozycji w tej chwili około 60 GB. Dobrze, czyli pre-flight check jest zrobiony, sprawdzenie przed lotem. Następna sprawa to jest status naszego akumulatora, 85%. Nie oderwaliśmy się od ziemi, ale jeżeli byśmy oderwali się od ziemi, to widać, jaki czas mamy do dyspozycji, zanim nastąpi RTH, czyli powrót do domu na niskim poziomie akumulatora. Następna sprawa to jest czas, który upłynie do wymuszenia lądowania i kolejny do całkowitego wyładowania akumulatora. Kolejny parametr to jest połączenie z remote kontrolerem, czyli z naszą aparaturą. Jak widać, sygnał jest bardzo silny i ilość satelitów mamy w tej chwili 14. To jest bardzo dobra wartość, jeżeli chodzi o start. Zwykle powyżej 10, mówi się niekiedy, że 12 to jest ta ilość optymalna. Ja uważam, że faktycznie powyżej 10 można startować, jeżeli sygnał jest słabszy. Poczekajmy albo zmieńmy lokalizację. Te trzy kropki następne to jest wejście do menu już poszczególnych funkcjonalności. Na razie to zostawimy, więc jesteśmy na tym etapie na stronie głównej, na podglądzie z kamery. Przejdźmy teraz do parametrów. Tutaj w środku po prawej stronie to są parametry wideo i foto, a także funkcjonalności dodatkowe typu quickshoty. W takim razie z tej ikony, którą teraz widać na żółto, można wybrać rozdzielczość na przykład 4K, klatkaż 25 klatek na sekundę, jest to tryb wideo. Jeżeli byśmy chcieli przejść do trybu fotograficznego, widać, że stąd można też opcje wybierać na przykład pojedyncze zdjęcie AEB albo zdjęcia w interwale 5 sekund i tak dalej. Jeżeli chodzi o quickshoty, trzeba wystartować, żeby one aktywne były. To samo, jeżeli chodzi o panoramę. Więc z tego menu mnie uruchomimy, ale oczywiście można pokazać w osobnych studiach przypadku, jak wyglądają quickshoty, jak wygląda też sporządzanie czy przygotowanie panoramy. Zostańmy przy trybie wideo, w takim razie 4K 25 klatkach na sekundę. Następna rzecz to jest powiększenie. Można tutaj powiększać obraz, jak widać, dwukrotnie z poziomu 4K rozdzielczości. Jeżeli mamy Full HD, to można powiększyć nawet czterokrotnie. Tak, dwukrotnie, czterokrotnie. To jest Full HD. Tutaj mamy czerwony przycisk migawki i początku nagrywania. To jest to, a pod spodem, pod nim jest odtwarzanie, czyli play. Możemy odtworzyć to, co przed chwilą nagraliśmy z poziomu aplikacji. Świetnie. Wracamy do ekranu startowego. Poniżej mamy telemetrię plus możliwości nagrywania karty, rozdzielczość i klatkaż. Załóżmy, że zmienimy w tej chwili na 4K. Widać, że zmienia się też nam bardzo mocno czas nagrywania. W Full HD możemy nagrywać ponad 4 godziny. Jeżeli chodzi o 4K, możemy nagrywać na tej karcie godzinę i 24 minuty w tym klatkażu. Jeżeli byśmy przeszli na przykład do 30 klatek na sekundę, niewiele się zmieni, ale zobaczmy, jakby to wyglądało w 2.7, 3,5 godziny w rozdzielczości 2.7K. Następna sprawa to jest ustawienie ekspozycji, albo automatyczne, albo manualne. Jeżeli ustawiamy manualnie, możemy tutaj regulować sobie czas naświetlania, na przykład 1,5 sekundy albo jedna, załóżmy przykładowo 1000. Widać, że jest niedoświetlony obraz, co nam pokazuje tutaj manual metering, czyli ilość działek przysłony w dół. Im bardziej wydłużymy czas, tym jest oczywiście lepsza ekspozycja, lepsze doświetlenie. Załóżmy, że zostaniemy przy 1,5, żeby spełnić regułę 180 stopni. Wiadomo, że góra jest prześwietlona. Na tym etapie zostawiamy tak, jak jest. Można oczywiście też zablokować ekspozycję, a wtedy robi się to tak, że z pozycji automatycznej wybieramy najlepszy kadr, jeżeli chodzi o ekspozycję, najlepsze doświetlenie i blokujemy w tej pozycji. Dzięki temu, jeżeli zmieniamy swoje położenie, faktycznie ekspozycja pozostaje na tym samym poziomie. Jest kompensowana
kompensowana poprzez ISO albo czas naświetlania w tym algorytmie. Nie mamy tutaj regulacji przysłony, przysłona jest na stałym poziomie. Następna sprawa to jest środek na dole. Tutaj mamy radar, wykres radarowy, który pokazuje nam położenie drona względem kontrolera. Czy jesteśmy w stanie faktycznie sprawdzić, jak on się miewa. Jeżeli teraz z kontrolerem ruszam, to widać, że orientacja się zmienia. No i telemetria w lewym dolnym rogu. W tej chwili dron spoczywa, więc nie ma żadnych prędkości, ale mamy tutaj określone prędkości poziome, a także pionowe. Jest odległość D od home pointu, od miejsca, gdzie zanotowano home point, a także H, czyli wysokość od punktu startowego. Jest też możliwość przejścia do mapy z tego poziomu. Mapy możemy regulować sobie, jeżeli chodzi o widok, bo można tutaj wyświetlić poszczególne strefy. Na niej można te strefy deaktywować z mapy. To jest pierwsza sprawa. Następnie możemy ustawić mapę albo względem drona, albo względem home point, w zależności jak nam pasuje, i też ustawić ją względem samej północy. Następnie można wybrać odpowiednią warstwę, czy to jest mapa standardowa, czy satelitarna, czy też mapa mieszana. Jak najbardziej takie rzeczy są możliwe. No i następna rzecz to już jest start drona, czyli po lewej stronie ta strzałeczka do góry. Raz przyciskamy, a następnie trzymamy na środku ekranu. Dron wznosi się. I mamy informację, że home point został zaktualizowany, że możemy sprawdzić to na mapie. Wylądujemy teraz. Świetnie, wylądowaliśmy. I w taki sposób wygląda ten ekran podglądu z kamery. Jak widać, są to dosyć proste, transparentne sprawy. Komplikacje zaczynają się, kiedy chcemy wejść do menu i tutaj jest szereg różnych ustawień. Ja za chwilę o nich powiem, przynajmniej w skrócie. Natomiast chciałem powiedzieć, że oczywiście przygotowuję też studium przypadku dla tych kolejnych poszczególnych ustawień w ramach kursu online dotyczącego eksploatacji Mini 2. Jeżeli jesteście zainteresowani, link zostawię poniżej. W tej chwili mamy promocyjne warunki, żeby dołączyć, a my za chwilę przechodzimy już do głównego menu. Jeżeli chodzi o to menu, mamy tutaj 5 różnych możliwości. Pierwsza możliwość to jest safety, następnie control, camera, transmission, about. Safety jest dość istotna, dlatego że w pierwszej kolejności mamy określony maksymalny dystans, wysokość i wysokość powrotu do domu. Następna sprawa to możemy z tego poziomu funkcjonalności zaktualizować home point. Jeżeli na przykład płyniemy łodzią albo poruszamy się samochodem, możemy go stąd zaktualizować. Nie można uruchomić dynamic home point, tak jak było w DJI Go. Tutaj można to zrobić jedynie ręcznie. Status kompasu, status IMU, wszystko w porządku, można z tego poziomu też skalibrować, jeżeli mamy wątpliwości, możemy skalibrować. Informacja o samej baterii. Widać, że tutaj mamy do dyspozycji kumulator dwucelowy. Napięcia na poszczególnych celach, temperatura jest widoczna. Numer seryjny, ilość ładowań i data produkcji, wrzesień 2020. Kolejna sprawa to jest Unlock GeoZone. Możemy z tego poziomu odblokować geozony. I Advanced Safety Settings to są ustawienia zaawansowane, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czyli co na wypadek utraty sygnału, mamy tutaj albo RTH, albo Descent, czyli obniżenie, albo Hover, to jest zawis w danym miejscu, Emergency Propeller Stop, tylko w przypadkach awaryjnych, albo w każdym przypadku zostawiamy tylko w przypadkach awaryjnych. A następnie mamy payload. Jeżeli byście mieli te osłony na śmigła, to zaznaczamy to w tym miejscu, tym niebieskim przełącznikiem. To jest payload mode. Jeżeli mamy coś większego, na przykład dodatkową kamerkę, albo właśnie osłony na śmigła. Dobrze, i następna sprawa to jest remote identification. To są te parametry, które pewnie dzięki którym w przyszłości będziemy identyfikowani podczas lotu. Jeżeli chodzi o kontrol, tutaj mamy dosyć ciekawe rzeczy, a mianowicie jednostki możemy wybrać. Zwykle my się metrycznymi jednostkami posługujemy w Europie. Następnie mamy tryb świecenia światła, który jest z przodu, kolor, który można wybrać, gimbal albo follow, czyli stabilizuje w poziomie, albo FPV, czyli podąża za tym, co robi dron, upward gimbal rotation. Dzięki temu ustawieniu możemy gimbal też przesunąć do góry.
kalibracja gimbala, na razie nie będziemy tego robili z tego poziomu. I Advanced Gimbal Settings, czyli to są prędkości w danych trybach, prawda? Czyli w trybie normalnym, w trybie Cine Smooth i w trybie sportowym możemy sobie dograć pewne rzeczy, a mianowicie prędkość przesuwania, limit i możemy też smoothness, czyli jak hamuje gimbal i jak obraca się dron wokół siebie. To jest na tym poziomie z menu Control. Kolejna sprawa, tutaj to jest phone charging, możemy urządzenie mobilne też podładować z poziomu samego kontrolera. Tryb drążków, zwykle jest to tryb drugi i na nim się lata. I klawisz funkcyjny, ten, który tutaj mamy, recenter gimbal, spróbujmy podwójne naciśnięcie 90 stopni w dół, podwójne naciśnięcie 90 stopni do góry. Świetnie. To jest to. Kalibracja z tego poziomu, jeżeli zaczyna nam piszczeć na przykład kontroler, możemy z tego poziomu też skalibrować. I flight tutorial na ekranie startowym też pokazywał nam się, czyli te poszczególne czynności, które jesteśmy w stanie zrobić. I to jest całe menu control, następnie menu kamera. Anti-flicker to jest funkcja zapobiegająca migotaniu, jeżeli mamy na przykład z częstotliwościami problemy 50-60 Hz lub też z klatkarzami, używamy innego klatkarza, powiedzmy 30 albo 60 klatek na sekundę w systemie PAL, występuje czy zdarzają się migotania. To jest właśnie ta funkcjonalność, która zapobiega. Video subtitles zapewnia nam zapis parametrów lotu w osobnym pliku, dzięki czemu jesteśmy w stanie później odtworzyć taki plik w programie, na przykład VLC Video Player. Kolejna rzecz to jest histogram, który może być aktywny na ekranie. Overexposure Warning to jest ta zebra, która nam się wyświetla w miejscach, które mają tendencję do prześwietlania się. To jest w menu kamera. I też siatka, balans bieli albo manualny, albo automatyczny. Następnie synchronizacja zdjęć. I dane dotyczące karty i pamięci cache, czyli jaką część naszej pamięci urządzenia mobilnego zostawiamy na pliki tymczasowe, cache. To jest menu dotyczące kamery. Jeżeli wzniesiemy się za chwilę w powietrze, to menu będzie bogatsze, bo będzie można ustawić inne rzeczy, na przykład parametry quickshotów, panoramę, jaki tryb zdjęć, czy JPEGi, czy RAWy. Następna sprawa to jest transmission i tutaj mamy wszystko w auto, ale widzimy, jaki jest status. I about to są informacje o naszym dronie. Możemy zmienić jego nazwę, możemy sprawdzić, jaka tutaj jest wersja oprogramowania dla poszczególnych składników, wersja aplikacji, ile lotów było na tej baterii, która na tym akumulatorze, który jest w środku, jakie są numery seryjne. I to pokrótce jest nasza aplikacja. Ona oczywiście ma dużo szersze jeszcze możliwości, szczególnie te możliwości, które występują podczas lotu. Jeżeli byśmy go podnieśli i zaczęli zmieniać mu tryby, na przykład panorama albo wideo, wtedy menu też można dostosować do naszych wymogów. Ja pokazuję wiele takich studiów w przypadku w projektach kreatywnych właśnie w kursie online. Natomiast na dzisiaj myślę, że te informacje dla początkujących mogą wystarczyć. Jeżeli byście potrzebowali czegoś więcej, to zachęcam Was. Link do tego opracowania jest pod filmem w opisie. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli dotrwaliście ze mną do tego momentu, bo ja już jestem dosyć mocno zmarznięty, to mam dla Was też nagrodę w postaci darmowego warsztatu online dotyczącego filmowania. Pod spodem znajdziecie link do filmowania dronem. Jest to całkiem ciekawy zapis webinaru, który odbył się mniej więcej 2-3 miesiące temu na przełomie lata i jesieni tego roku. Dzięki serdeczne za uwagę. Jeżeli podobało Wam się, to prośba o zostawienie kciuka w górę, komentarza Waszego, no i oczywiście subskrypcji. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnej części tego przewodnika. W następnej części będziemy już latali i pokażę coś więcej, pokażę, jak wyglądają te pierwsze loty. Do zobaczenia, cześć!